Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominika Bujara, jestem dietetykiem, zielarzem i fitoterapeutą. Dzisiaj Państwa zapraszam na spacer, a w nim przedstawię Państwu bardzo cenną roślinę, która bardzo korzystnie wpływa na układ krążenia, na nasze serce i nerki. Będzie dzisiaj o kokoryczce. Także zapraszam serdecznie. Jeśli Państwu podobają się moje treści i to, co tutaj robię na kanale, no to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A teraz zapraszam do zapoznania się z kokoryczką. No i jak widzą Państwo, jest już bardzo pięknie zielono. Jak to w maju, jak w gaju, jak to się mówi, wszystko pięknie zielone. No przepiękne. Bardzo kocham takie spacery. Bardzo mi sprawiają przyjemność, bo łączę przyjemne z pożytecznym. Pozyskuję surowce zielarskie i zachęcam Państwa także do tego, aby sobie właśnie wyrobić taki nawyk, bo to czysta przyjemność. Łączymy przyjemne z pożytecznym i nasz organizm nam się naprawdę odwdzięczy za to wszystko. Także zapraszam Państwa do tego. To jest kokoryczka. Bardzo cenny surowiec. Roślina sterydowa, bo zawiera saponiny sterydowe. Takie właśnie ma drobne kwiatuszki i takie liście, takie charakterystyczne liście, które nie sposób nie zauważyć. Surowcem jest właśnie kwitnące ziele i kłącze. Roślina, która w sposób szczególny bardzo pozytywnie wpływa na pracę mięśnia sercowego, wzmacnia pracę mięśnia sercowego, ma działanie obniżające wysokie ciśnienie krwi, ale też jest rośliną, która może wspomagać leczenie cukrzycy. Bardzo silna roślina. Można z niej sporządzić wino, gdzie właśnie surowiec świeży zalewamy gorącym winem wytrawnym w proporcji 1:10 i tutaj nie używamy dużo tutaj nie stosujemy dużo tego wyciągu, bo po łyżeczce, po 5 ml. Niestety roślina może wywołać wymioty, dlatego też sprawdzamy tolerancję. To są bardzo silne substancje, znaczy to są bardzo silne surowce, więc na to zwracamy uwagę. Widzimy, że rośnie tutaj w takich większych skupiskach. Roślina wspomaga leczenie właśnie stanów zapalnych w układzie krwionośnym i serca. Wspomaga, wzmacnia siłę wyrzutową serca. I gdy ktoś cierpi na takie skoki właśnie ciśnienia, czy cierpi na taką nierównomierną pracę serca, no to w tej roślinie może znaleźć sojusznika. I tutaj możemy zrobić z niej napar. Jedna łyżka surowca na szklankę wrzątku. Nie, tutaj oczywiście sprawdzamy. Ja bym na początku zaczęła od dawki 3 łyżek, dlatego że ona bardzo często wywołuje wymioty. Jest bardzo silną rośliną i taki napar stosujemy w takiej dawce rano i wieczorem. Jeśli oczywiście jest większa tolerancja, no to możemy do pół szklanki takiego naparu wypić. I też nie stosujemy za długo, bo tak do 3 tygodni. Tak jak wcześniej wspomniałam, może też wspomóc leczenie cukrzycy, tutaj w formie naparu i wyciągu na bazie wina, wyciągu na winie. Możemy zrobić także nalewkę, tutaj w proporcji 1:10, gdzie stosujemy alkohol 60-70%. No i taką nalewkę stosujemy raz dziennie w dawce 5 ml. Jeśli by były gdzieś tam takie objawy wymiotu, czy takich nudności, no to możemy zastosować tutaj dodatkowo jeszcze imbir, żeby złagodzić sobie tę mdłości, albo właśnie miętę czy melisę. Surowiec bardzo ciekawy, bo też silnie działa moczopędnie, uspokajająco.
I co ciekawe, pomaga też usuwać takie obrzęki na tle niewydolności krążeniowej, ale też obrzęki na, gdy mamy zastoje limfatyczne, więc w obydwu przypadkach ta roślina nam się sprawdzi. Silna też roślina, która czyści krew, też zalicza się do depurativum, zalicza się do depurativa. Więc gdy mamy takie problemy z układem krążenia, gdy gdzieś te nasze nerki nie są takie sprawne, gdy chcemy oczyścić organizm, to myślę, że o tej roślinie warto by było pomyśleć, ale tak jak powiedziałam, silny surowiec, więc sprawdzamy tą tolerancję, jak się będziemy tutaj przy niej właśnie czuli, czy nie będzie tutaj tych mdłości, czy nie będzie właśnie wymiotów, więc obserwujmy to, najlepiej zaczynać od małych dawek tutaj i ewentualnie stopniowo zwiększać tutaj dawkę. Także silna roślina, która może nam wyhamować poważne stany zapalne, bo zawiera saponiny właśnie sterydowe. Więc warto o niej pomyśleć. Uważam, że jak ktoś ma naprawdę bardzo poważne problemy tutaj z układem krążenia, z pracą serca, no to powinien pomyśleć o tej kokoryczce, ale to co powiedziałam, stosujemy z rozwagą, obserwujemy, dlatego że to jest bardzo silny surowiec, sterydowy i no, ziele kwitnące, jak i kłącze jest surowcem, ale trochę mi szkoda tego kłącza, więc uważam, że warto na samym tutaj zielu bazować. No chyba, że zaprosimy taką roślinę gdzieś do swojego ogrodu, no to wtedy, jeśli by faktycznie było duże skupisko. Ale tak, jeśli są to małe skupiska, to też bym nie niszczyła tej rośliny. Niech po prostu sobie rośnie, a my pozyskujemy tylko tyle tego surowca, ile potrzebujemy. I to tyle. Taka moja mała uwaga. Teraz też mamy jeszcze sezon na kwiaty głogu, więc warto także pomyśleć tutaj w przypadku chorób serca o tych kwiatach, aby zrobić sobie z nich intrakt. Owoce głogu możemy jesienią zbierać, także dla wsparcia serca. Dla serca bardzo ważny jest koenzym Q10, który właśnie dostarcza właśnie paliwa do tego, żeby produkować, żeby były silne skurcze serca. Więc warto też w tej terapii takiej nasercowej pomyśleć o koenzymie Q10. Można także pomyśleć o rybozie, bo też jest bardzo świetnym paliwem energetycznym. Można pomyśleć też o L-argininie, ale to oczywiście jak już stosujemy jakieś leki, no to zawsze skonsultujmy z kimś, czy faktycznie możemy łączyć tutaj te surowce, czy też te substancje dodatkowe. To jest bardzo ważne, żeby też na to zwracać uwagę. Niemniej jednak już jest stwierdzone, że powyżej 40 roku życia tak naprawdę nasz organizm coraz mniej produkuje właśnie koenzymu Q10 i dlatego musimy go dostarczać. No, oczywiście najłatwiej jest go dostarczyć tutaj w postaci suplementacji. Więc myślę, że to powinien być też taki standard. Oczywiście witamina E, która też jest ważna dla zdrowia naszych naczyń krwionośnych. O niej też możemy tutaj pomyśleć, żeby ją dodatkowo wdrożyć w terapii. I co jest bardzo ważne, gdy mamy problemy z układem krążenia, no to często zapominamy o odpowiedniej podaży wody. A to jest bardzo ważne tutaj. Więc pamiętajmy o tym, żeby też pić odpowiednią ilość wody. Dziękuję Państwu za dzisiejszy spacer. Mam nadzieję, że dzisiejsza roślina bardzo Państwu się spodobała. Być może Państwo gdzieś u siebie znajdą. Uważam, że jeśli faktycznie mamy bardzo poważne problemy z układem krążenia czy z sercem, no to warto by było tutaj o tej roślince pomyśleć. Do zobaczenia następnym razem.